A oto Joanna Sofia Enaoui, srebrna medalistka Mistrzostw Europy na 1500 metrów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim wielkie gratulacje i od razu pytanie. Pierwszy seniorski medal na stadionie. Jak to smakuje? Jak to się czuje? Smakuje przepięknie. Przyznaję się bez bicia, że dopiero oglądałam swój bieg wczoraj i absolutnie się wzruszyłam. Jak to smakuje? Przede wszystkim to jest takie zwieńczenie mojej wieloletniej pracy. I co mogę więcej stwierdzić? Absolutnie się cieszę, tylko gdzieś tam ja się cieszę w środku, ja tego nie pokazuję na zewnątrz, ale jestem wdzięczna, że było mi dane stać na stadionie berlińskim na podium. Z perspektywy kilku minionych dni, oglądając ten bieg, czy możesz opowiedzieć o taktyce, jaką obrałaś? To był bieg po zwycięstwo, czy bieg po medal po prostu? To był bieg po medal i absolutnie mój trener przewidział tą taktykę w 100%. Dwie godziny do startu mi powiedział, że Laura Mir będzie dyktowała swoje warunki i ruszy po 200-300 metrach. I absolutnie gdzieś tam po 250 metrach od startu spojrzałam na prawo, no i Laura Mir już szła do przodu. Także taktykę rozczytaliśmy idealnie. Trafiliśmy z formą w 100%, także trzeba było dać. A co sobie myślałaś na tych ostatnich 300 metrach? Co ja myślałam? Przede wszystkim tak, w trakcie biegu ja starałam się pilnować tej czołówki. Czołówka troszeczkę zaczęła mi uciekać, ale nie pojawiła się u mnie panika, bo czułam się dobrze. Czułam się na tyle, że wiedziałam, że na tych swoich ostatnich 300 metrach będę w stanie wywalczyć ten medal. No i okazało się, że udało się nie tylko wywalczyć medal, ale był to medal srebrny. Czułaś się pewnie po prostu i to było widać. Zastanawialiście się z trenerem, jak ten wynik może przełożyć się na bieganie ze światem, bo za rok Mistrzostwa Globu w Katarze. Przede wszystkim tak, ja na razie będę chciała swój rekord życiowy poprawić. Jak poprawię rekord życiowy, to na pewno mi to doda troszeczkę pewności siebie. Chciałabym w tym sezonie złamać barierę 4 minut. To jest bariera przepiękna dla każdego, kto biega na 1500 metrów, no i bariera troszeczkę nieuchwytna dla niektórych. Także ja chciałabym pokazać, że dla mnie jest jak najbardziej ogólnie realna. Także będę starała się w ciągu najbliższych 2-3 tygodni ją połamać. I tego ci życzymy i trzymamy za słowo poniekąd. Co taki bieg daje oprócz medalu? Co on daje mentalnie? Bo wyobrażam sobie, że taki sukces musi w głowie tworzyć jakąś fortyfikację. Przede wszystkim mi dał dużo pewności siebie. Dał mi sporo motywacji do treningu na przyszłe lata, bo za 2 lata mamy Tokio i przede wszystkim to jest taki cel, który ciągle gdzieś tam siedzi w mojej głowie i ciągle gdzieś tam o tym celu marzę i do niego dążę. Ten medal zadedykowałaś na naszej antenie panu Włodzimierzowi Szaranowiczowi. Tak. To bardzo miłe. A skąd ta motywacja? Skąd ta inklinacja? Skąd ta motywacja? Przede wszystkim pan Włodzimierz jest to absolutny dla mnie autorytet, jeżeli chodzi o dziennikarza. Bardzo mi było miło, jak gdzieś tam się spotkaliśmy na chwilę 2 dni wcześniej i powiedział mi, że naprawdę trzyma za mnie kciuki i absolutnie ogląda moje wszystkie biegi i chciałby, żebym zdobyła tu swój pierwszy medal. Także absolutnie dało mi to dużego powera, no i nie mogłam tego medalu nie zadedykować ogólnie. Podobno to prawda, co powiedział Aleksander Dzieciołowski, że Włodzimierz Szaranowicz mówi tylko o Sofii Enaoui, jeżeli chodzi o polską kadrę. Bardzo się cieszę. 12 medali zdobyli w Berlinie Polacy. Jak myślisz? No bo pytamy o to wielu ekspertów i sportowców, jak te 12 medali może się przełożyć na Mistrzostwa Świata? Co z tego jest realne do osiągnięcia w konfrontacji z zawodnikami z całego globu? Na pewno wszystkie medale, jakie zostały zdobyte w rzutach, jesteśmy w stanie przekuć na medale na Mistrzostwach Świata. Jeżeli chodzi o biegi, na pewno absolutny profesor biegania na 800 metrów też będzie walczył o takowy medal na 800 metrów w przyszłym roku. Co więcej, myślę, że ja i Marcin Lewandowski włączymy się o walkę o czołowe lokaty. Ty już biegłaś w olimpijskim finale. Tak, tak, tak. To tak, też tak, jest tak. Wynik.
To było dla mnie naprawdę spore wyróżnienie. No i teraz dążę do tego, żeby wejść w końcu do finału na Mistrzostwach Świata. Dwa razy nie udało się. Dwa razy gdzieś tam mnie spotkał mały pech i błędy taktyczne, które ja popełniłam. 3 lata temu zabrakło mi 700, 2 lata temu zabrakło mi 500, także absolutnie mam nadzieję, że w przyszłym roku już spokojnie do finału wejdę, no i będę walczyła. Bo w tym roku łamiemy przecież 4 minuty, jesteśmy umówieni. Trochę prywaty, jeżeli pozwolisz. Od kilku miesięcy mieszkasz we Wrocławiu. Jak ci się tam żyje? Przepięknym Wrocławiu. Od klubu i od trenera. Absolutnie, chyba jest to najpiękniejsze miasto w Polsce. Studiowałem we Wrocławiu, wiem o czym mówię. Tak. Jak przyjeżdżam do Wrocławia, odpoczywam tak naprawdę. Za wiele dni w roku mnie tam nie ma, no ale jak jestem, to chłonę no i czerpię z niego tyle, co mogę. Jak mi się tam mieszka? Bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wspominałam, sporo się widzimy na trenerach, sporo się widzimy na obozach z moim trenerem. Myślę, że nie tracę nic. Mi zawsze służył gdzieś tam w domu wypoczynek i troszeczkę odcięcie się od środowiska lekkoatletycznego. I też w tym roku postanowiłam taką decyzję podjąć. Okej, to już totalnie na koniec. Prawda czy fałsz? Słyszałem, że niedawno zrobiłaś prawo jazdy i twój samochód ma urwany błotnik. Nie wiem, kto to powiedział, ale chyba... Nie mogę powiedzieć, kto to powiedział. Ktoś z moich znajomych z TVP. Serdecznie was pozdrawiam. Tak, mam samochód w naprawie. Zdarza się. Uważaj na siebie. Sofia Enau i wszystkiego co najlepsze. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Dzięki serdecznie.